Aqua Zdrój po raz kolejny był areną zmagań zawodowców na najwyższym szczeblu krajowym. W ten weekend kompleks sportowy gościł najlepszych tenisistów stołowych w kategoriach wiekowych weteranów. Wielu sportowców w wieku około 40 lat kończy swoją karierę, ale nie zawodnicy, którzy gościli w Aqua Zdroju. Kryterium wiekowe mistrzostw polskich weteranów rozpoczynało się właśnie od 40-latków, a kończyło się na zawodnikach mających ponad 80 lat. W większości byli to sportowcy, którzy mają za sobą wiele sukcesów i liczne starty na arenie polskiej i międzynarodowej. Są to najlepsi zawodnicy, byli zawodnicy grający kiedyś zawodowo w polskiej ekstraklasie, w zagranicznej, byli mistrzowie Polski, Europy, świata, tylko wiadomo, że już w wieku powyżej 40 roku życia. Łącznie do Wałbrzycha przyjechało 214 graczy z całej Polski. Podzieleni zostali na kategorie wiekowe, zaczynające się od 40 lat i kończące się na 80 u mężczyzn i 70 u kobiet. Najstarszy zawodnik miał aż 86 lat. Wśród graczy na mistrzostwach było wielu utytułowanych zawodników. Między innymi Jolanta Szatko-Nowak, wielokrotna mistrzyni Polski, brązowa medalistka Mistrzostw Europy, która grała w mikście z jednym z najlepszych polskich tenisistów w historii, Andrzejem Grubbą, oraz piąty w tym roku na świecie w kategorii 60+, Bogusław Madej. Mieliśmy dwa razy Mistrzostwo Superligi, startowałem 7 razy na Mistrzostwach Świata, 7 razy na Mistrzostwach Europy. Brakło mi do szczęścia start w Olimpiadzie. Reprezentowałem Polskę 276 razy w różnych turniejach międzynarodowych. Mam dwa medale Mistrzostw Europy z Leszkiem Kucharskim w grze mieszanej i z Gosią Urbańską w grze deblowej. Mam 33 tytuły mistrza Polski w różnych kategoriach, począwszy od młodzika, kadeta, juniora, seniora. Największym sukcesem w tym sezonie był wyjazd do Alicante na Mistrzostwa Świata Weteranów, gdzie w swojej kategorii, mojej kategorii startowało 560 zawodników. Udało mi się zdobyć piąte miejsce. Pechowo przegrałem z Australijczykiem o medal. W pierwszym secie prowadziłem 10-6. Drugiego wygrałem do jednego, no i niestety, ale w tych dwóch następnych setach się spaliłem psychicznie i przegrałem. Chociaż przed Mistrzostwami Świata, gdyby ktokolwiek mi powiedział, że będę w czołowej piątce, to by kupił to za każde pieniądze. Także sezon bardzo udany, jestem bardzo zadowolony i myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Czołowi polscy zawodnicy bardzo chwalili wałbrzyski turniej. Najwyraźniej zadowoleni są także przedstawiciele Polskiego Związku Tenisa Stołowego, ponieważ powierzają naszemu miastu organizację kolejnych dużych imprez. Duży szacunek dla organizatorów, bo startuję już w kilkunastu mistrzostwach Polski, ale takiej organizacji naprawdę nie widziałam. Wszystko na miejscu, hotel wspaniały, wspaniała hala, organizacyjnie dopięte, wszystko na ostatni guzik, godzinowo trzymają się, sędziowie są. Naprawdę ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Szacunek dla organizatorów, naprawdę. Oceniam to świetnie. W ogóle sala jest przepiękna, mamy wspaniałe warunki ze względu na to, że mieszkamy sobie tutaj w hotelu, musimy tylko przejść 100 metrów, jesteśmy na hali, jest basen, jest spa, Mistrzostwa Świata. Więcej takich turniejów, chętnie przyjedziemy zawsze do Wałbrzycha. Weterani obecni na turnieju martwią się jednak o kondycję tego sportu w Polsce. Wskazują różne przyczyny od niskiego zainteresowania wśród młodzieży poprzez błędy w metodach szkolenia. Tenis stołowy to jest taką specyficzną dyscypliną. Po prostu trzeba dużego wysiłku, dużego nakładu treningowego, dużego czasu okresu treningu, prawda? Jest taki reżim treningowy, żeby do czegoś dojść, prawda? Jest to naprawdę bardzo trudne, a dzieci, młodzież bardzo się zniechęca. No i jeżeli odszedł Andrzej Gruba, Leszek Kucharski i ja, można powiedzieć, z tamtych czasów, no to teraz ten tenis stołowy tak jakby zanika, można powiedzieć. No szkoda, bo to jest naprawdę wspaniała dyscyplina i można grać do bardzo, bardzo długo. Nawet tutaj jest dowód tych mistrzostw Polski, że nawet po 80 można po prostu trenować tenis stołowy. U nas jest pewien problem, to znaczy do wieku juniora mamy znakomitych zawodników, którzy odnoszą sukcesy i na arenie europejskiej, i na arenie światowej. Później nam brakuje tego przeskoku do seniora. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ja się zajmuję szkoleniem młodzieży, ale właśnie do takiego wieku. Po prostu nie mamy takich zasobów finansowych, że jak zawodnik już zaczyna dobrze grać i chce jakieś dostać profity, to w tym momencie odchodzi do jakichś bogatszych klubów i nie wiem, co tam się dzieje, że z tych dobrych, bardzo utalentowanych i już bardzo dobrze wyszkolonych zawodników pozostaje nam bardzo niewielu i w tej karierze, powiedzmy, seniorskiej nie odnoszą już takich sukcesów, jak powinni. Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach znaleźć można na stronie internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego.